Cześć, witam Was dzisiaj z Asią. Cześć. Jak widać, jesteśmy u Asi po małej metamorfozie. Pokoju. Pokoju. Nie, Asia nie miała metamorfozy. Odsyłam Was do filmu z vlogiem, gdzie właśnie przychodzę do Asi, bo jest kilka okoliczności, które tak się skłaniają, że warto by było więcej pokazać. Nie dość, że kupiłyśmy sobie nowy sprzęt. Ja mam coś w końcu mobilnego i mogę nagrywać vlogi, i mogę nagrywać w terenie i tak dalej. Ja mam coś dużo lepszego, tak, po prostu. Asia kupiła dokładnie to samo. Mamy jeden tylko modele na tym samym kolorze. Bliźniaki. No to jeszcze w ogóle zrobiłyśmy tutaj małą rewolucję w pokoju, żeby jeszcze fajniej się Asi nagrywało. Nie taką małą. Nie taką małą i to będzie w filmie. Dokładnie. Dobra. Ale dzisiejszy film jest na temat drogich kosmetyków. Mamy takie kosmetyki, obie, które są drogie i są warte swojej ceny. Tak, tak i jest. O nich będziemy teraz mówić. No to lecimy, lecimy. Asia, zacznij. A ja zaczynam jako gość. Więc pierwsze to wybraliśmy cienie do powiek. Ja przygotowałam dla Was paletkę Naked Basic akurat. To mam, ona ma 6 kolorów, które w zupełności wystarczają do dziennego makijażu, przynajmniej mi. To są takie podstawy, można za ich pomocą wykonać cuda. Cienie bardzo dobrze utrzymują się na oku, nie osypują. I jeżeli ktoś szuka takiego podstawowego, basicowego zestawu, to jak najbardziej warto w to zainwestować. Mhm. Cena to, ja za nią dałam 26 euro w Irlandii. Mhm, całkiem sporo. Ja mam, i ty też masz, paletkę cieni z MAC-a, ale tutaj nie paletka, tylko cienie są istotne. Cienie z MAC-a są naprawdę bardzo drogie, dlatego że pojedynczy cień kosztuje taki wkład 53 zł, a taki oddzielny koło 60, ponad chyba 60 tak. zł. No, więc jest to droga sprawa, ale ja powiem szczerze tak, kiedy kupiłam swój pierwszy cień, to były dwa cienie, Vex razem z Satin Taupe, to wow, byłam w szoku. Pamiętam, że jak wracałam do domu, to po prostu mówiłam sobie, ty głupia, za tyle pieniędzy kupiłaś cień. Ja kupiłam chyba 3 za naraz i po prostu normalnie, kiedy użyłam, serce mi waliło, no bo zaraz się okaże, że jestem idiotką. I nie. Nie, ja też się nie zawiodłam. Satin Taupe już zwłaszcza jest wart swojej ceny. Chyba jednym z pierwszych był właśnie Satin Taupe. Najbardziej kultowy z MAC-a. Tak, dokładnie. Następna rzecz to rzecz do twarzy. Ja wybrałam dla Was Healthy Mix, który może nie jest jakoś tak bardzo drogim produktem, no ale jednak w cenie regularnej kosztuje 60 zł, trochę to jest. Podkład świetny, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Daje takie lekkie, delikatne krycie, naturalne efekt, ładnie się wtapia w skórę i ja bardzo lubię ten podkład. Ty chyba też, prawda? Lubię go, jednak ten najjaśniejszy jest troszeczkę dla mnie za ciemny i za żółty. One są fajne dla osób, dlatego że burżuła ma piękne odcienie, ale wszystkie idą w żółtą stronę, więc jeśli ktoś ma cieplejszą skórę, to one pięknie pasują. Ja mam swoją trójkę niezastąpioną do twarzy. Podkład Studio Fix, baza Face Protect z filtrem 50 i korektor Pro Longwear. I to jest trójka, bardzo dobrze wiecie, że to jest coś, co bardzo lubię. Korektor jest fajny, bo jest wielofunkcyjny i na sywki, i do oczu, i dobrze wygląda, i dobrze kryje, i fajnie się utrwala. Podkład idealny, w końcu mój kolor NW13. Baza nie dość, że wyrównuje strukturę skóry, to jeszcze bardzo mocno przedłuża mi mat. Ja też kiedyś miałam przyjemność używać tego produktu Ewy i bardzo mi się spodobał i nie wiem dlaczego jeszcze go nie ma w swojej kolekcji. No właśnie, chyba muszę się przejść do MAC-a. Kolejna rzecz to wybrałyśmy coś do pielęgnacji. Na promocji widzę miałaś. Na promocji akurat było, ale w regularnej cenie kosztuje około 50 zł, więc to też nie jest mało, ale ja uważam, że w co jak co, ale w pielęgnację twarzy warto inwestować. To jest jedna z takich najważniejszych dla mnie przynajmniej rzeczy. I to jest Effaclar Duo z La Roche-Posay. Krem, który pozbawił mnie wszystkich wyprysków, wągrów, porów itd., itd., zdziałał u mnie cuda. Także jeżeli kiedyś go spotkacie i macie problem właśnie z takimi rzeczami na twarzy, to ja Wam serdecznie polecam. A ja mam biodermę. Mała bioderma kosztuje 9 zł na promocjach bądź w aptekach, które nie zdzierają z nas. Ale to jest maleńka sztuka. Tak, taka wyjazdowa, można powiedzieć. Czasu bioderma. Duża bioderma, duża. Nie ta największa, ale ta odrobinę mniejsza, czyli takiej, można powiedzieć, standardowej pojemności takiego płynu do demakijażu, kosztuje około chyba niecałe 50 zł, tak, 40 parę złotych. Więc to nie jest mało.
To wygląda jak woda, ale to magiczna woda, która dla mnie jest warta swej ceny, dlatego że ja mam nie dość, że bardzo wrażliwą skórę, którą łatwo przesuszyć, mimo że się przetłuszcza, to jeszcze mam ekstremalnie wrażliwe oczy i to jest coś, co jest dla mnie najbardziej delikatne, najbardziej i zawsze będę to cenić. Mimo że są rzeczy, które dobrze zmywają makijaż, a są tańsze, jednak to najmniej podrażnia moje oczy. To też jest dla mnie ważne. No właśnie, to jest ważne, bo ja nie jestem aż tak bardzo wrażliwa i jednak zdecydowałam się zrezygnować z Bioderma, znaleźć zastępniki, dlatego że była trochę za droga. Ale faktycznie muszę przyznać, że moja skóra nie jest aż tak bardzo wrażliwa. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to są, ja tutaj mam rzeczy z Maka, róże. To są zasadniczo róże, ale jednego z nich używam jako bronzera w kolorze Harmony, to jest powder blush. Pamiętam razem tak, razem byłyśmy i doradzałaś mi. To jest najlepszy bronzer na świecie dla blondynki, chyba nie tylko, prawda? Tak. No właśnie, lekko przyciemnienie. Ale przyciemniejszej karnacji też się sprawdza. Bo pięknie się go dozuje. Dokładnie, można warstwowo go nakładać. Jest do tego bardzo, bardzo wydajny. Mam już go, chyba jakoś w grudniu go kupowałyśmy zeszłego roku, prawda? Popatrz, nic tu prawie nie widać. Ledwo zagłębienie. Dokładnie. Codziennie używasz? Tak, codziennie. Nie mam innego w ogóle w szafce bronzera, mam tylko ten i to mi w zupełności wystarczy. Jest genialny, no i na każdą porę roku, tak? Produkt uniwersalny. A do policzków coś ode mnie, oprócz oczywiście tamtych, bo też je uwielbiam, to z Benefitu róże zarazem i bronzer, bo Hula jest bronzerem. Tutaj już mam zużyte, został mi tylko Dallas, który średnio lubię, dlatego że do kolorowych, proszę, do kolorowych włosów ten róż jest tak jakby zbyt brudny i nie wygląda dobrze. Jest to taki bezpieczny kolor. Koralisty zużyłam już całkiem, a no, Huli zostało mi malutko i nie używam jej za bardzo, żebym miała w ogóle, żeby swatchować, porównywać i tak dalej, więc nie używam na co dzień. Ale jest spoko. Jednak jest odrobinę bardziej ciepła niż, niż Harmony, tak. Więc Harmony jest bardziej uniwersalny. Ale fajne jest to, że kupujesz takie coś tak, masz trzy w jednym, prawda? To jest fajne, a nie jeden produkt. Dalej mamy akcesorium. Nigdy nie wiem, jak to się odmienia. Ja mam Tangle Teaser, czyli szczotkę. Ona kosztuje około 50 zł. Jak za szczotkę, to też nie jest całkiem mało. Ale jest na pewno warta swojej ceny. Nie ciągnie włosów, nie szarpie, pięknie rozczesuje. Jak zaczniecie tego używać, a później gdzieś spotkacie grzebień albo inną szczotkę na swojej drodze, to będzie katastrofa. Naprawdę warto przeznaczyć te pieniądze, te 50 zł na coś, co jest bardzo przyjemne, a jeszcze przy okazji wykorzystuje, robi wam masaż głowy, prawda? Ty też lubisz to z tego względu. Ja mam tą szczotkę nie ze względu na rozczesywanie włosów, tylko ze względu na jej przemiłe uczucie, które daje właśnie na skórze głowy. Ja uwielbiam być misiana po włosach i po głowie, to jest po prostu coś, za czym szaleję. I ta szczotka, jak tylko dwa razy nią przejechałam, od razu wiedziałam, że musi być moja. Jest super. Cudowne. Moje akcesorium, które po prostu jest niezbędne, które naprawdę zmieniło, dosłownie zmieniło sposób, w jaki nakładałam cienie. Znaczy, wiedziałam, jak się blenduje, teoretycznie, ale ten pędzel po prostu no, jest przełomem. To jest 217 z Maka. Ja też sobie pluję ciągle dalej w brodę, znowu, że go nie mam. Kolejny produkt to maskara. Ja tutaj mam i widzę, że Ewa też ma Volume Million Lashes z L'Oreala. Ona też kosztuje około 60 zł bez promocji i faktycznie daje efekt takiego miliona rzęs. Pięknie rozdzielone, pięknie pogrubione. Ja uwielbiam tą maskarę i tyle. Tak wygląda szczoteczka z malutkimi takimi przesadełkami. Są podobne. Widziałam, ale jakoś tak. Nie wiem czemu, ale nie działają tak samo. Formuła tego tuszu też jest bardzo fajna. Dokładnie. Trzy razy grubsze, jak i zwielokrotnione. Zgadza się. Ale ty też masz jeszcze jeden produkt. Aquabrow. Po prostu kocham. Dzisiaj ja i Asia mamy zrobione właśnie 25 z Aquabrow brewki. Asi zrobiłam takie mocniejsze niż na co dzień. Fajnie to komponuje się z ustami mocniejszymi. Tak, i to jest kolejna rzecz, no. Którą chcesz kupić, no. A mi się z kolei spodobały twoje. Perfumy. Tak, dokładnie. Tak, perfumy, które akurat dostałam, bo kolejna rzecz, moja propozycja, to są drogie perfumy. Ja mam kilka tańszych takich sztuk na co dzień do biegania, które szybko... Do biegania. Tak, jak gdzieś potrzebuję tylko wyjść do sklepu czy coś, to się psiknę na szybko, ale uważam, że takie drogie, fajne, ciężkie, pachnące... Głębokie perfumy. Właśnie, bo to jest to, że te droższe perfumy są zazwyczaj
głębokie, mają kilka warstw, które z czasem się odkrywa, tak? I że to właśnie na większe wyjścia, na wieczór, to jest coś, co każda kobieta powinna mieć w swoich zbiorach. Może nie od razu 10 sztuk, bo to jest naprawdę duży wydatek, ale jedną buteleczkę na pewno. Ja to tutaj akurat trzymam spodobać. Właśnie, to jest Narcisa Rodriguez for Hair i pachną przepięknie. Ewa siedzi koło mnie i czuję właśnie, jak pachnie. A drugie, co tu trzymam, to jest Escada Magnetism. Dwie moje ulubione w tym czasie. A ja mam lakiery. Lakiery z Essie i Sejvit. Ponieważ ani Sejvit, ani lakiery z Essie nie należą do tanich. Ale to jest coś, co utrzymuje mi się na paznokciach tak długo, jak nic innego. Próbowałam OPI, próbowałam też China Glaze, tych takich słynnych, długotrwałych lakierów i Essie zdecydowanie wygrywa. Ostatnio nawet zakupiłam ten kolor, jeszcze taki bardzo ciemnozielony, w kosmetyki z Ameryki, były one za 12 zł, a standardowo 36. Więc no, 36 zł za lakier, to uważam, że to jest naprawdę kupa siana. Sejvit też nie jest tani, na moim jest napisane 37 zł za tą dużą pojemność, ale są jeszcze mniejsze, no i na Allegro też można kupić tanie. A czego można stacjonarnie? Ja go kupowałam w Kontakcie u nas w hurtowni kosmetycznej, koło Sky Tower. To chyba muszę. I on jest właśnie za 37 zł. Potrzebowałam nagle, więc jakby, no, to kupując jedną rzecz i płacąc za przesyłkę, no wyjdzie ci tyle samo, więc... Ale ja słyszałam, że on jest świetny, więc chyba po prostu się po niego przejdę. Jest świetny. Dobra, ja mam następną świetną rzecz z firmy Lulu & Boo. To jest firma, która produkuje kosmetyki organiczne i to jest maseczka. Maseczka, która działa cuda i moja twarz jest po niej jak nowonarodzona. Wszystko, co brzydkie mi znika, chowa się i naprawdę jak płcia niemowlęcia. A jak chcę ją Asi zabrać? To jest oczyszczająca maseczka z wyciągiem z morszczynu pęcherzykowego. I Ewa powiedziała mi już kiedyś, że jak coś ma morszczyn na, chyba to ma drugim miejscu w składzie i to musi być drogie i to znaczy, że jest dobre. Dobra. I faktycznie jest. Także jeżeli szukacie czegoś organicznego, drogiego, ale bardzo dobrego, bardzo dobrej maski, to jak najbardziej się tam skierujcie, jest super. Mm-hmm. Chyba ci tak, wiesz co, trochę ten, wydłubia, no? Tak, ale nie mam żadnego pojemniczka. A ja chyba mam. A, super! To będzie dzisiaj, nie, jutro. Dzisiaj już za późno, ja wrócę do domu, będzie środek nocy. Ja mam cień z Benefitu. To jest cień... odkręciłam, mocno zakręciłam. To jest cień o nazwie Birthday Suit. Jest ich sporo w kolekcji, chyba około 10. Mój jest w takim miodowo-złotym kolorze. Taki bardzo ładny. I to jest coś, co jest tak niesamowicie trwałe. Działa oczywiście jak baza, ale samo w sobie, nawet bez przyprószenia czymkolwiek, ma niesamowitą w ogóle żywotność. No i przepiękny kolor. To jest moim zdaniem taki tutaj uniwersalny. Ale z Benefitu. Tak, ale jeszcze bardziej wytrzymały. Paint Pot na przykład. Wow. Jeśli nie przyprószysz Paint Pota z maka cieniem, to się skawali. Kiedyś. A to się nie rusza, po prostu nie rusza. Super. Nie rusza. Zwłaszcza świetne dla tych pani, ja to Adze, wiesz, też Agi naszej z Dublina poleciłam, bo ona miała problem, bo ona ma lekko opadającą powiekę. W sensie dużo jej się chowa, więc często jej się zbiera cień. I mówi, że to po prostu wow, że rewolucja. I super. Ja tego używałam w lato, bo mam to od lata i wtedy, kiedy były niesamowite upały, to nic, po prostu nic z tym nie wygrywało. Ale to jest nowa kolekcja czy limitowana kolekcja? Wiesz co, ja to nawet ostatnio widziałam, no że właśnie. Jest, ale to ruszyło od lata. Jakoś tak w lato, czy późną wiosną, coś takiego. Cały czas jest sobie w Beneficie. To spoko, to ważne. Na koniec mamy obie szmineczki, tak. Już na zakończenie. Ja mam szmineczkę z Maka, trwałe, piękne, ogromny wybór kolorystyczny, jak wejdziesz, to jest zatrzęsienie, długo utrzymujące się, drogie, ale warte ceny swoje. Piękne, czerwoniutkie. A ja mam French Flirt, mój ulubieniec Lili Lolo i to dla mnie jest najbardziej nawilżająca, kolorowa pomadka, jaka istnieje. Nie jest tania, ale patrząc na jej skład, widać jakby za co płacisz. Efekt daje, robi swoje. Tak. Jest warte to tych kilku dych, no bo tanie to nie jest. Makowa jest droższa, ale też uwielbiam, zwłaszcza czerwienie. Ja też lubię czerwienie.
No. To tyle w sumie chyba, co dla was przygotowałam. To wszystko. I tak sporo tego było. No zbierało nam się. Myślałyśmy, że nie zbieramy tyle, a po czym w ogóle taki stolik cały. Dokładnie. Powiedzcie nam koniecznie, jakie wy znacie kosmetyki, które są drogie, a warte swojej ceny, które wam idealnie pasują. I czy pokrywa się coś tutaj z naszymi? Tak. Czy też macie coś takiego? Dokładnie. I też, jeśli macie ochotę, możecie dać znać, bo my w sumie zastanawiałyśmy się, powinnam to na początku powiedzieć, ale okej. Co to znaczy drogi kosmetyk? Bo to też jest rzecz bardzo względna. I Asia na przykład pokazała podkład, który kosztuje 50 zł, i ja pokazałam taki, który kosztuje 120. No właśnie. I moim zdaniem ten za 50 też nadal jest drogi, bo danie za jedną rzecz tylu pieniędzy, czy za lakier, może 36 zł, tak jakby to nie jest dużo pieniędzy, ale za lakier, dokładnie. Moim zdaniem to jest dużo. Dajcie znać nam właśnie, co o tym sądzicie. Tak. Dziękujemy. Cześć.